Cześć, z tej strony Mateusz Osiak. Zapraszam do 34. odcinka Rap Matters, podcastu o polskim rapie. Dziś w programie mamy singiel tygodnia, paździerz tygodnia, premierę i będzie to płyta Narcyz, Bobra, Fame Booster i Lepsze Zło, Mosada i Dybca. Płyta tygodnia, którą jest Turbo Boost, Wad Stoja i temat tygodnia, czyli Z Buku wyjaśnia kamerzysty. Zaczynamy od singla i singlem musi być oczywiście Hot Coffee i Shaftera, bo znowu to zrobił Skubaniec. To jak ten gość czuje vibe, jak potrafi wprowadzić słuchacza w melancholijny, a zarazem totalnie wyluzowany klimat, to coś absolutnie niesamowitego. Wciąż łączy polski i angielski w sposób, w jaki nikt nigdy tego jeszcze nie robił. I myślę, że Shafter może być pierwszym polskim raperem, który po angielsku będzie brzmiał lepiej niż po polsku. No, Shafter to zjawisko i oczekiwania co do jego pierwszego pełnoprawnego albumu, bo chyba możemy ustalić, że poprzedni, tak jak nazwa wskazywała, to była jedynie przystawka. Te oczekiwania są ogromne, a ja jestem zadziwiająco spokojny o jej poziom. No bo Shafter jest na dobrej drodze, by zostać kolejnym gościem, który wyprzedza nie tylko Torwar, ale i narodowy, tym bardziej, że został przejęty przez Universal i ścieżka jego kariery może być bardzo mainstreamowa, czego mu bardzo życzę. No i oby tylko nie okazało się, że znowu nie napracował się zbytnio z tym bitem, tak jak w przypadku DVD, no ale chcę wierzyć, że tamto to był jednorazowy wyskok, a teraz już będąc jakąś tam częścią wytwórni, będzie uważał bardziej na to, jak robi bitem. W paździerzu tygodnia kawałek Fatality, a kolejny raz bohaterem tego cyklu zostaje Filipek. Tym razem nie sam, ma za sobą trzech kompanów, wśród nich Epizdym KNF. I to jest tylko jedna z tych osób, nie trzy, jakby co. Bo jest jeszcze zapomniany przez scenę czeski, a także Fazi z Nagłego Ataku Spowacza. Filipek rzuca kolejną taką samą zwrotkę, tak samo zarapowaną, z takimi samymi punchami. Taki typowy produkt Filipka, oscylujący w granicach 0,6-1,3/10 w skali Porcys. Epis to z kolei taka uliczna zwrotka sprzed 15 lat, gdzieś tam zagubiona i wrzucona do tego kawałka. Czeski w swoim bezjajecznym stylu, czyli punchline na punchline, ale bez krzty charyzmy i chyba nawet Filipek ma jej więcej. No i na dokładkę jest Fazi, który w klipie głównie macha fakami, a wchodzi z najlepszą zwrotką w tym swoim szalonym, hardkorowym stylu. No oczywiście trzeba podejść do tego z dystansem i dzięki temu można się uśmiechnąć kilka razy. To taki no, stary, dobry Fazi, tak? Jak ktoś go zna, to zupełnie się nie zdziwi. Jak ktoś go nie zna, to pewnie będzie zaskoczony, co tam się wyprawia. No szkoda, że Fazi musiał nagrać tylko z takimi raperami, bo numer jest mierny. Premiera, czyli Bober Narcyz. Narcyz to jest debiut, znanego wcześniej głównie z freestyli Bobra, nie mylić z producentem Bob R-em. To krótki, 30-minutowy album gościa, który ma trochę rzeczy do przekazania i chce mówić na poważne tematy, no chociaż szczerze to średnio udaje mu się być odkrywczym, czy rzadko dochodzi do jakichś zaskakujących wniosków, no ale widać, że chce i co najmniej kilka linijek tutaj mu się udało. Poza tym to płyta nagrana na solidnych bitach, z porządnym flow, więc mimo tych niezapadających szczególnie w pamięć tekstów, przynajmniej dla mnie, bo może młodsi słuchacze znajdą tu kilka prostych prawd, których do tej pory im nikt nie przekazał, no więc mimo tego to krążek zasługujący na danie mu szansy. I przede wszystkim to płyta freestyle'owca, której da się słuchać, bo nie jest naćkana jakimiś sucharami czy bezsensownymi punchline'ami czy braga. Bober jest na pewno wiele lepszy od Filipka czy Edzia, jeśli chodzi o rap i ma potencjał, by pokazać się w przyszłości z jeszcze lepszej strony, ale ja osobiście do Narcyza nie wrócę. Fame Booster, Mosad Dybiec, Lepsze Zło. O tym projekcie w podcaście już mówiłem, wtedy, gdy wychodziły pierwsze dwa single. No i generalnie potwierdziły się moje wcześniejsze słowa, to znaczy pierwsze skrzypce na lepszym źle gra Dybiec i jego elektroniczne, czy jak to ujmuje Mosad, technotrapowe, chociaż tylko momentami, podkłady. No to dzięki Dybcowi chce się słuchać tej płyty, chociaż Mosad też nie jest taki ostatni, szczególnie jak na rapera, którego wcześniej zupełnie nie kojarzyłem. Czasami łapie naprawdę fajny flow, czasami rzuci fajny wers, czy w ciekawy sposób opowie historię, na przykład w
kawałku złodziej. No i można nazwać go jednym z takich mniejszych tegorocznych odkryć, no bo gość wziął się znikąd i wypuścił bardzo solidny, wydany wprost okrążek. Ten duet to momentami taka słabsza wersja problemu. Słychać te inspiracje choćby w tytułowym kawałku, tam jest taki bardzo stizowy beat i Mossad w takim gangsterskim, warszawskim stylu z takim oscarowym wyliczaniem też kolejnych słów, no ale nie nazwałbym mimo wszystko kopią, raczej to inspiracja całkiem udana. Igor, znany także jako Owczek, na Twitterze marudził, co prawda, że przydałby się do tych bitów raper po mutacji. No i generalnie się zgadzam, bo fajnie byłoby słyszeć pierwszoligowych raperów na bitach Dybca, ale Mossada też bym jeszcze nie przekreślał. Myślę, że jak nabierze trochę charyzmy, to będzie jeszcze lepsze. Album mi się całkiem podoba, no szkoda, że prosto zupełnie nie przyłożyło się do promocji tego albumu. Po prostu jest na kanale i tyle, bo fajnie byłoby więcej o nim słyszeć. I możemy przejść do płyty tygodnia. Tam Turbo Boost autorstwa Wattstoja. Jak widziałem, że Wattstoja bez problemu wygrywa z Pichem w głosowaniu na płytę tygodnia, to przyznam, że odetchnąłem, bo słyszałem parę singli Piechockiego i przebrnięcie przez całość byłoby mordęgą. No niestety wystarczyło kilka kawałków Turbo Boosta, bym zatęsknił za tym starym, stękającym i już zupełnie pozbawionym zdolności do pisania punchline'ów Pichem. No płyta Wacca okazała się równie trudna do przesłuchania. No już sam początek jest bardzo ciężki, bo dostajemy tam Winiego, który hostuje w utworze Morda, no i sympatyczny i kochany przeze mnie za wywiady Winicjusz, no wypada tak samo jak hostując mixtape Górala, czyli zupełnie nienaturalnie, nieśmiesznie i próbuje przykuć uwagę bezsensownym bluzganiem w każdym wypowiadanym zdaniu. Od początku płyty też widać, że Wattstoja wpadł w sidła tego modnego, choć trudnego do zniesienia trendu krzyczonego flow. Słyszymy to darcie mordy w niejednym kawałku. No i ciężko to zdzierżyć. Ani to nie sprawia, że Watt przykuwa naszą uwagę, ani nie urozmaica to jego nawiki. No po prostu się drze. Kolejną refleksją podczas odsłuchu tej płyty było to, że zupełnie przestałem się dziwić, dlaczego młodsi słuchacze wybierają Żabsona czy BDS-a, skoro jako alternatywę mają na przykład takiego Watta. No bo ci wcześniej wymienieni potrafią czymś zaskoczyć, na przykład melodyjnością flow, jakąś ciekawą linijką, no czymkolwiek, a Wattstoja to takie popłuczyny po nich. Ta płyta to rzecz totalnie odtwórcza i bez choćby jednego elementu własnego stylu, jeśli chodzi o rap. No Turbo Boost, no może to nie jest najgorsza płyta. Ona gdzieś tam sobie leci w tle. Co prawda irytuje czasami, ale da się ją znieść. Ma taki jeden bardziej chwytliwy numer. Jest to Ciepło Ciała. To taki też schematyczny, głupiutki banger, no ale wybija się ponad tą przeciętność, jaką słyszymy na reszcie albumu. I nie ma w zasadzie o czym więcej mówić, bo ta płyta sobie jest i tyle. Ona niczego nie wnosi, niczego nie zmienia. Istnieje i w kategorii rapu dla dzieci może jakiś fame zdobędzie, ale nie widzę nawet pół powodu, dla którego miałbym do Turbo Boostu wrócić. 4/10 to moja ocena, bo tak jak mówiłem, nie jest to najsłabszy album w tym roku, ale to krążek, który można sobie zdecydowanie darować. Temat tygodnia, czyli wjazd z Buka na chatę kamerzysty i wyjaśnienie, w cudzysłowie oczywiście, kamerzysty. Słuchajcie, nie wiem za bardzo o co panom poszło. Nie chce mi się szukać genezy tego bifu, powiedzmy, jego rozwoju. Nie wiem też za bardzo, kim jest kamerzysta, oprócz tego, że jest youtuberem, który zaczął rapować. Do tej pory jednak nie słyszałem żadnej jego piosenki, więc też tak jakby nie chcę oceniać go jako rapera. Coś tam przeczytałem na glam rapie, ale no i wiem cokolwiek, ale to nie jest clue tego, o czym chcę dzisiaj mówić. Chodzi mi o samą sytuację. W wielkim skrócie kamerzysta groził Zbukowi skakaniem po jego głowie. Zbuku po koncercie wbił mu na chatę i chciał porozmawiać, wyjaśnić sprawę po męsku prawdopodobnie, a kamerzysta nie otworzył drzwi i zadzwonił na policję. Wszystko oczywiście zostało udokumentowane przez Zbuka na Instagramie, no i mamy dramę na cały tydzień. Powiem tak, nie pochwalam oczywiście rozwiązywania hip-hopowych sporów jakąkolwiek formą przemocy i uważam, że nachodzenie gościa w nocy, bez znaczenia czy to była północ, czy to była trzecia nad ranem, to słaba akcja. I powinno też się rozdzielać życie sceniczne od życia prywatnego. Z drugiej strony, nie chcę też jakoś zero-jedynkowo oceniać tej sytuacji, bo jeśli youtuber rzeczywiście naubliżał Zbukowi i powiedział kilka słów za wiele, to rozumiem, że Zbuku chciał zareagować. Zrobił to w sposób, który mi się nie podoba, ale nie jest to z kolei też jakiś zaskakujący sposób. No ale do czego zmierzam? Bo tak jak przy okazji bifu BDS-a z Dixonami, nowi, młodzi
deweloperzy wychowani w świecie internetu nie są świadomi tego, że wypowiadane przez nich słowa mogą nieść za sobą przykre konsekwencje. I nie są świadomi tego, że w dorosłym życiu trzeba uważać na to, co i komu się mówi. Przekonał się o tym BDOES, przekonał się o tym Avi, przekonały się o tym drzwi mieszkania matki Ensona, a teraz przekonuje się kamerzysta. Także to kolejna lekcja pokory dla młodych raperów, którzy chyba mają zbyt wysokie mniemanie o sobie. I można co prawda czyjegoś rapu czy osoby nie lubić, ale z obraźliwymi słowami trzeba się liczyć. No bo ci młodzi raperzy, no chociaż no młodzi to może nie jest też jakieś odpowiednie słowo i straszna generalizacja, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Ci nowi, powiedzmy, raperzy nie kumają tego, że hip-hop dla niektórych starszych raperów to coś więcej niż muzyka. To styl życia, to zasady. I wiem, że brzmi to w obecnych czasach jak taki zabawny frazes, ale hip-hop, nawet ten uliczny, często deprecjonowany przez środowisko, w tym przeze mnie, niejednemu raperowi, a także ich fanom pomógł w życiu. Znowu, może to zabawnie brzmi, ale to prawda. Więc po pierwsze denerwuje ich to, że popularność zyskują raperzy, dla których rap to tylko maszynka do robienia pieniędzy. A po drugie dlatego, że tacy raperzy mają jeszcze czelność ich obrażać. I może takie podejście wydawać się śmieszne, może to zbyt wielka wczutka, według mnie tak, ale no chcecie czy nie, spora część słuchaczy rapu, głównie tego ulicznego, ma takie poglądy i obrażanie ich nie należy do najmądrzejszych rzeczy na świecie, o czym no kolejna osoba się przekonała. I powtórzę jeszcze raz, nie akceptuję przemocy w takich sprawach. No to ustawianie się Dixonów po koncercie BDOES-a i jakieś tam groźby, to no nie tak to powinno wyglądać według mnie. Wiadomo, rap jest jaki jest, no gdzieś ta brutalność jest w tej kulturze, ale no niech ona będzie na trakach może, a nie w prawdziwym życiu. Natomiast kamerzysta jest sam sobie winien, bo swoimi słowami sprowokował tę sytuację. Na szczęście nikomu nic się nie stało i myślę też, że nie stałoby się nawet, gdyby on otworzył te drzwi, bo pewnie by się skończyło na jakichś przepychankach czy ubliżaniu, co też jest słabe oczywiście, ale no cóż. No i w ogóle wydawałoby się, że wizerunkowo kamerzysta teraz otrzymał mocnego sierpowego, po którym się nie podniesie, ale z drugiej strony to chyba cała ta drama wyszła i jednemu i drugiemu na dobre, bo przecież nieważne jak, ważne żeby się o nas mówiło, prawda? I Zbukowi, któremu gdzieś tam fame się powoli kończył, taka akcja jest na rękę, i kamerzyście, który chyba wydaje niedługo płytę, też się przyda, także wielki beef zapewne zakończy się na tym, bo nie sądzę, żeby przeniósł się na traki, a mają tydzień na glam rapie dla siebie, co jest chyba ważniejsze niż wszystko obecnie w tych czasach. Okej, no chyba postawmy tutaj kropkę. Dzisiaj trochę krócej, dlatego że w przyszłym tygodniu dwa odcinki. Jeden z nich to regularny Rap Matters, a drugi z nich to wyczekiwany, głównie chyba przeze mnie, dzień z Afrokolektywem, przy którym dłubałem w tym tygodniu sporo. Przez to nie powiedziałem też o dwóch płytach, o których chciałem powiedzieć, czyli o Sweet Spot Escobaya i o płycie Litost, której przedpremierowo słucham już od dwóch tygodni, no ale czas nie daje mi się za nie zabrać tak na poważnie, a nie chcę mówić o nich tylko ogólnikami. Także dzień z Afrokolektywem niedługo i podam może wstępną datę. To jest sobota, 8 czerwca. Jak powiem to głośno, to mam nadzieję, że dopnę do końca już wszystko. Akcja będzie na fanpage'u i w podcaście. Jeśli chcecie rzutem na taśmę wziąć udział, to dajcie jak najszybciej znać. Zapraszam na fanpage, zapraszam do facebookowej grupy. Tam na pewno będzie możliwość wcześniejszego odsłuchania podcastu o Afrokolektywie. Jeśli jesteście, to dajcie komentarz, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, dajcie znać, że jesteście. Wszystkie przydatne linki w podpisie i do usłyszenia za tydzień.